Z jednej strony jest coś do udowodnienia, z drugiej też patrzę na siebie, mam swoje cele i skupiam się na tym, żeby grać jak najlepiej w każdym kolejnym spotkaniu. Myślę, że dojrzałem, nabrałem doświadczenia, trenowałem z dobrymi zawodnikami za granicą i nie mówię, że to był stracony czas, ale na pewno nie do końca wykorzystany. Jestem lepszym zawodnikiem. Zabrakło mi trochę szczęścia, bo nawet jeśli wchodziłem, to miałem te sytuacje do strzelania bramki, ale później wiadomo, jak patrzył na statystyki, patrzył przy nazwisku Wolski, 0 goli. Tych asyst też miałem bardzo mało i mimo, że gra była dobra, to jednak wszyscy patrzyli na statystyki. To na pewno był mój ból, który jakoś nie mogłem tego przezwyciężyć. Nie będę miał problemu, żeby zaklimatyzować się w Krakowie, bo jest to duże miasto, jest dużo atrakcji, można pospacerować, wyjść gdzieś. Czuję się tutaj dobrze, koledzy mnie dobrze przyjęli. Dostałem duży kredyt zaufania od trenera i na pewno też pomaga dużo zawodnikowi, który wychodzi na spotkanie, ma tą głowę czystą. Jakby nie patrzeć, Wisła to jest Wisła, wiadomo, ma bogatą historię i zasługuje na to, żeby grać i walczyć cały czas o górną tabelę, walczyć o europejskie puchary. To, że teraz się znajduję w takim miejscu, a nie innym, to myślę, że dziwi każdego kibica i chcę pomóc drużynie, żeby wyjść z tego doku, w którym teraz jesteśmy. Mam nadzieję, że te moje pół roku tutaj będą dobre, bez kontuzji, zacznę strzelać bramki i teraz na tym się tylko skupiam.